Mój setny Jaś. Witam o poranku. Wędki już zarzucone, ponęcone. Zimno, 4-5 stopni, skakała temperatura. Tu już o, widzę branie na żywo. I siedzi. Ładnie żeśmy zaczęli. Nawet nie zdążyłem sygnalizatorów włączyć. Kamerka na głowę. I właśnie pierwsza rybka zeszła. Jak zwykle w kurę w Skazielsko się wbiła. Ta sama, można powiedzieć, sytuacja co tydzień temu, a raczej co w poniedziałek. Dziś mamy sobotę. Pierwsza ryba weszła mi w Zielsko, się spięła. Wiele nie kombinowałem z anętą, czekolada pomarańcza. Dorzuciłem tylko troszkę ziaren, troszkę grubiej. Z dwie rakiety poszło więcej i zobaczymy. Musiałem odklipować. Najprawdopodobniej karpik. Dzisiaj zacząłem na dumbbellsy. To co ostatnio działało, od tego zawsze zaczynam. Pierwsza rybka wjechała. Taki mały, ale taki gruby normalnie, tak twardy, jakby miał eksplodować. To mały prosiak, no. Karpiówka się rozszalała. Kolejna ryba. Znowu ustała mi tutaj w Zielsku. Najprawdopodobniej listopadowe zarybienie. Drugi raz przez ostatnie 3 lata zostały w końcu wpuszczone karpiki. Ok. I wleciał. Taki drugi mały wariat na karpióweczkę. Strasznie grube, obżarte. Feder się właśnie odzywa. No i nie ma. Nie, bo jest właśnie. Strasznie podobne sytuacje co w poniedziałkowe. Zaczynałem od płoci ze środka. Z prawej strony pierwsza ryba zerwana. I taka płoteczka. Dziś widzę, będzie dzień karpika. Czwarte branie na karpiówkę. Zaledwie pół godziny. Pełno łuski. Wjechał. Jak mówiłem, dziś chyba będzie dzień karpia. Wcale nie taki malutki jak na tutejsze warunki. Kolejny, trzeci z jakąś blizną na dwie dziury, jakby go wąż ugryzł. Ale jakie grube, no takie brzuchy grube, takie obżarte małe świnki, no. Wracaj. Ekspresowy kolejny karpik. Taki dumbbellsik, zaraz go z powrotem użyjemy. Widzę maluszek już wypięty. O, jaki gruby, normalnie jakby miał pęknąć. Takie naładowane, nie wiem czy to aż tyle zanęty, to ja nie wrzuciłem tam, żeby tak się miały obieść. Uciekaj. I piąty karpik wyjechał. To w zeszłym sezonie, przez cały sezon 4 tylko wyjąłem. A tutaj w zaledwie godzinę 5 sztuk. Pięknie. Środek odezwał. W końcu moje ulubione ryby tutaj.
w zeszłym roku. Takich mało było, najmniej karpi. Wtedy było, nie wiem, około 10 może jazi. A w tym sezonie jazie rozszalały i zaczęły sezon. Uwielbiam je łowić. Super rybki. Także wracaj. Wracaj do wody. Po następne rybki. Jak na razie grubo, jak widzieliście. Dosłownie minuty po 7. Tu już 6 sztuk zaliczonych. Fajnie się rozpoczęło. Jak mówiłem, dziś dzień karpia. Zobaczymy, może się środek w sumie obudzi. To jest ta godzina, która powinna zadziałać na jazie. No i czekamy dalej. Coś tam się dzieje, jakieś ocierki są. Bąblowanie tak samo. Mam nadzieję, że teraz środek wypali. Takim towarem nęciłem. Czekolada pomarańcza. Do tego pelety 4 mm. Kukurydza i dużo ziaren. Zobaczymy. Przerzuciłem wszystkie wędki. Poczekamy dosłownie 5 minut, jak nic się nie będzie działo. Donęcamy na pewno prawą stronę. Tam 5 ryb wyjechało. Na pewno jest tam wszystko wyczyszczone, wymiecione. Potrzebują donęcenia. A środek na razie po tym jarzu cisza. Muszę na nowo odmierzyć odległość, bo jak się nie mylę, drugi karpik tak mi odjechał, że musiałem rozklipować. Dosłownie 3 takie rakietki. Nie będziemy przesadzać. Donęcone. Ja zgłodniałem. Też sobie zjem i mam nadzieję za jakieś kilkanaście minut do pół godziny zacznie się znowu zabawa. Karpiówka. Podejrzewam, że karpik. To trzeba mieć szczęście, co? Znowu składanie się, pakowanie. Ja już tutaj za podpórkę, bo chciałem fotel zwijać. Chciałem jeszcze, mówię, a może na sam koniec odjedzie jeszcze. Fajnie, już miałem podbierak suchy, ale nie szkodzi, warto było. I po to tu przyjechałem. Po te skubańce, no. Taki ładny jazisko na sam koniec, no. Ale i tak to zrobię. Położę tu podpórkę. Fotel wszystko pozwijam. Jeszcze jeden rzut. Dobra. Ale skubaniec waleczny, no. Piękna, gruba rybka. Uciekaj. Super. Ale ekspresowe. Zdążyłem zarzucić. Odłożyłem wędkę. Nie zdążyłem nawet zapiąć na sygnalizatorze. Wstać, żeby dokończyć się. Pakować. I jest. Jest moja 100. sztuka. Super. 100 jazi mam tutaj wyciągniętych, złowionych. Ten już widać był na haku u kogoś. Super, mój 100. jaś. Jeszcze raz, 100. sztuka.
wraca do wody. Fajnie połowione. Dzisiaj prawa strona ostro grała od samego początku. Kolor żółty, pomarańczowy, brązowy, wszystko działało. Środa coś cichutko. Dopiero na sam koniec trzy jazie. W sumie ten jeden jaż to był tak po środku łowienia. Tutaj był złowić trzy jazie, w końcu złowić tego setnego udało mi się. Dostał dwa razy buźki. 9 sztuk wyciągnięte, super połowione, może na razie i do następnego.